Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie Arka Kartuza. Myślę, że wiele osób zna, bo jest to postać znana w rejonie Białej Rawskiej jako gospodarstwo ekologiczne. Nie pierwszy rok, to już jest, nie wiem ile, to już 12 rok, więc to już jest tyle pracy jako ekologia. Myślę, że tu już wiele na ten temat z własnych doświadczeń może nam opowiedzieć dla tych, co interesują się ekologią. A ja dzisiaj chciałem, korzystając z gościnności, że jesteśmy w Twoim gospodarstwie, w tym roku nabywałeś drzewka od odmiany Chopin. Jakie spostrzeżenia, jakie uwagi, jakie opinie o drzewku, o odmianie, co możesz powiedzieć? Mam trzy kwaterki takie po hektarze, właśnie trzyletnią, dwuletnią i na tej, której się zajmujemy, to jest właśnie z tego roku, tegoroczna. No materiał szkolarski nie mogę powiedzieć, naprawdę był bardzo dobry, równiutki. Gorzej miałem wątpliwości, jeśli chodzi o moje gleby, bo wieś Marchaty to jest gleby piaszczyste, przepuszczalne. Tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili, to jest piąta, szósta klasa ziemi. Tu jeszcze w zeszłym roku taki dziki lasek rósł. Jedynie co tu było dane, jeśli chodzi z takich z produktów odżywczych, to tylko gnojowica, przefermentowana gnojowica razem z Enfarmą Plus. Dlatego maja sadziliśmy. Dzisiaj mamy początek września, raptem 4 miesiące te drzewa żyją na mojej działce. No i tak jak widać, no, przyjęcie 100%. Nawet jedno drzewko gdzieś tam nie wyleciało. Nie można powiedzieć, czekaliśmy z utęsknieniem na deszcz. Marzec, kwiecień mieliśmy bardzo suchy. Sadzone były w długi weekend, czyli 2, 3, 4 maja. Sadzone były pod szpadel. Większość sadowników, którzy weszło w ekologię, idzie w ekologię, żąda ode mnie odmian na podkładkach półkarłowych. Te drzewka też są na podkładce półkarłowej. Ale że jest to piąta, szósta klasa, to myślę, że to ciężko sobie tu wytłumaczyć, dlatego że te drzewka mają bardzo ładne przyrosty. Ja myślę, że oprócz tego, co na początku powiedziałeś, że gnojowica z Enfarmą Plus, dobrze, ale coś więcej. Myślę, że w tych ekologicznych, ekolodzy tu czekają na pewno na takie informacje, żeby coś im więcej zaproponować, co można, co się robi, dlatego że no, samo to nie urosło. Znaczy jeszcze nie dopowiedziałem, ale jeszcze z takich nawozowych rzeczy poszło tutaj 1,5 tony alginitu. To jest hektarowa kwatera. Miało iść troszeczkę mniej. Pomyliliśmy się. Było to podane bardzo precyzyjnie, bo to po wsadzeniu bezpośrednio pod drzewko każde jedno było dane właśnie w granicach 0,5 kg alginitu. I to wszystko, co było tu dane, doglebowo. No i wiadomo, mszyca lekko zaczęła wchodzić. Ale ją w miarę w dobrym momencie ją złapaliśmy i tak jak widać, no, daliśmy radę z tą mszycą w tym roku tutaj. No nie widać tej mszycy, ale też nie widać parcha. Co prawda Chopin przedstawiamy tą odmianę jako odmiana o dużej odporności na parcha. Nie traktujemy to jako odmianę typowo parchoodporną, ale tu w tej kwaterze, nie wiem, przejdziemy do następnych, zobaczymy co jest następnych, nie widać parcha, nie ma też mączniaka. Słuchajcie. A to są główne takie dokuczające dwie choroby grzybowe w sadach, szczególnie w ekologii. I szczególnie w takim roku, jak ten mieliśmy. Dokładnie. No ja mam jeszcze oprócz Chopina, mam Gold Millennium, parchoodporne Topaza, parchoodpornego Sawę, parchoodporną. Niestety na większości tych odmian została przełamana ta odporność w tym roku. Taka silna presja była tego grzyba. Z tych wszystkich odmian parchoodpornych, Chopin, mimo że nie jest parchoodporny, ale tak jak widać, no rewelacyjnie... Jest czysty. Czysty. I zarówno nie ma problemów na liściu. Na liściu znajdziemy jakieś tam plamy, nie ma problemu. Ale to w ekologii to jest normalka, krótko mówiąc. Najważniejsze dla nas jabłko. Ale na jabłko absolutnie na Chopina nie weszło w ogóle. Mączniak, nie było problemu z mączniakiem. Gdzie w innych odmianach z mączniakiem no był duży problem. Także potencjał taki obronny i wytrzymałościowy naprawdę widać na tym Chopinie, że no powinien być, uważam, klasyfikowany jako parchoodporny i to nie wiem, czy na pierwszym miejscu nie powinien być, patrząc na tak trudny rok, jaki mieliśmy w tym roku. Znajdujemy się w kwaterze u Arka Chopina trzyletniej. Ten rok nie był łaskawy, jak widzę, dla tej kwatery, aczkolwiek tam, gdzie nie sięgnął przymrozek wiosenny, to wszystko jest ok. I są to charakterystyczne cechy tej odmiany i pokazujące, jaki jest potencjał, jak plodnotwórczy, jak ona chce owocować i jak owocuje.
Jest to odmiana, która pochodzi od Granny Smitha. Widać to po jabłkach, które trzymasz. Ten kolor odziedziczyła właśnie po swoim rodzicu Granny Smithie. I chciałbym, żeby tutaj w tej kwaterze, żebyś powiedział coś właśnie o... żeby powiedzieć o odmianie jako o odmianie. Jak podchodzisz do tej odmiany, w jakich nasadzeniach. Ta kwatera, która jest pierwsza, to co byliśmy, kwatera jednoroczna. Jakie rozstawy tutaj są przez Ciebie? Tak jak wspomniałeś, to jest 3-letnia kwatera, 2018 rok, wiosna, sadzone. Troszeczkę za szeroko to posadziliśmy, szczerze powiem, to tak na szybkiego dosadziliśmy i tak troszeczkę było nieprzemyślane. Jest tutaj 4 na 1,20 m, tam gdzie byliśmy wcześniej w tej jednorocznej, tam jest 3,20 na 80 m i zdecydowanie uważam, że tak powinno się zakładać, nawet z Chopinem, który dosyć silnie w tych pierwszych latach rośnie. I podkładka półkarłowa. I lekkie gleby nawet tutaj, też to powinno troszeczkę hamować, a jednak nie hamuje tak zbytnio nawet na takich lekkich glebach. No jeśli chodzi o, no rozstaw z rzędów i w rzędzie zdecydowanie gęściej, też tutaj planujemy mocniej to ciąć. No tak jak widać, no 3-letni, no to już jest no, pełna wysokość, pełny rozstaw, teraz tylko powinna zacząć planować, ale tak jak wspomniałeś, no tutaj mieliśmy minus 8, minus 9 i to były takie dwie noce dosyć silne, że te doły bardzo przetrzebiło, góry zostały. No i tak jak widać, no typowe dla Chopina, że jabłka zbite w kupie, ale jak najbardziej dorastają, one jeszcze mają pełne 2 miesiące do tego optymalnego wzrostu i spokojnie dociągną. Gwarantuję, że te 7-8 to bez problemu to się osiągnie. Czy to optimum, jakie dzisiaj jest wymagane w handlu? A jeśli chodzi o kolor, wygląd tego jabłka, no to tak jak wspomniałeś, no wiadomo, jabłko zielone. Ono w późniejszej fazie, już tak koniec października, zaczyna łapać takiego żółto-różowego polika, ale wtedy też nabiera tych cukrów, nabiera smaku. Jędrność naprawdę bardzo dobra, masa sucha bardzo duża. W zeszłym roku robiliśmy badania na Jeckiej i było takie wstępne, można powiedzieć, jeśli chodzi o masę suchą, witaminy, kwasy organiczne i tak dalej. Ja myślę, że to jest w ogóle, proszę Państwa, informacje, które teraz poruszyłeś. Wiem, że te badania są, ja oglądałem te wyniki, no rzeczywiście są imponujące. Ja myślę, że to jest jakby dyskusja w gronie nawet dietetyków na specjalny program, bo tu tych walorów, o których należałoby powiedzieć, myślę, że przy odmianie Chopin jest wiele, na które by należało zwrócić uwagę. W tej chwili możesz tylko zaznaczyć kilka takich, żeby tutaj nie przedłużać naszego tutaj wystąpienia. No zdecydowanie tak, no, tych substancji było badanych ponad 27, już nie będę wymieniał, bo to nawet ciężko wymienić, to łamać sobie język na tych substancjach, ale taka najważniejsza, która zawsze tych konsumentów najbardziej interesuje, to jest witamina C, gdzie porównując czy ekologiczne jabłka, nawet do ekologicznych, to jest o 100% praktycznie więcej witaminy C zawiera Chopin niż jakaś tam inna odmiana. Ale to coś, z czegoś jest ten smak, taki orzeźwiający, kwaskowy tego jabłka, no to jest właśnie to. No, i tak jak mówię, no naprawdę, to jest surowiec praktycznie na suplementy diety. W zeszłym roku już coś tam przechowywałem, niewielkiej ilości, w normalnej chłodni, nieskontrolowaną atmosferą. One praktycznie leżały no bez problemu do kwietnia, maja. I krótko mówiąc, no ta masa sucha trzyma to wszystko w ryzach, że w normalnych warunkach przechowalniczych, nawet w zwykłych przechowalniach, bez problemu ona będzie leżała, będzie się zachowywała. Nie, obserwujemy też parametr przy robieniu soków NFC. To wynik z 1 kg jabłek osiąga 0,8, a nawet przekracza 0,8 litra, co przy innych odmianach wręcz jest prawie nieosiągalne, bo 0,7, 0,85, bardzo często nieraz przy słodkich odmianach poniżej 0,7, a tutaj przekracza się w dobrej kondycji jabłko, przekracza 0,8, co jest fantastycznym wynikiem. Podobnie. Myślę, że tutaj należałoby, stojąc w kwaterze Chopina, podziękować hodowcy, twórcy, bo jest to polska odmiana. Odmiana wyhodowana na SGGW przez doktora Emiliana Piterę. To jest, on ma wiele odmian w swoim dorobku. Ta jest wyjątkowa. Nie dlatego, że nazywa się Chopin, tylko również dlatego, że ma tak unikalne, niepowtarzalne cechy, o których tutaj Arek wspominał, a myślę, że będzie jeszcze okazja szerzej omówić jej walory, te prozdrowotne dla dietetyków, ponieważ tu jest
duży potencjał, który chcemy wspólnie odkryć. Ale nazwa Chopin też robi swoje. To jest. No więc. No, w krajach azjatyckich białe jabłka są w ogóle niemodne. Ale jeśli usłyszysz Chopin, czy to jest Chińczyk, Japończyk, czy Koreańczyk, o, to już się zainteresuje. Czyli Chopin ciągle żywy. Chopin naprawdę no, ciągle żywy i jakościowo. Ja widzę te parametry jak najbardziej. No, to jest ważne, że to mamy polską odmianę. Też powinniśmy nad nią popracować, wypromować, żeby ten konsument znał. Czyli możemy mieć coś dobrego polskiego. Więc i to jest ten naprawdę godne uwagi, godne polecenia. Nie dlatego tylko, że jest to Chopin i że jest to polskie, ale że ma wyjątkowe, niepowtarzalne walory na tle tak dużej ilości odmian, które i polskich innych hodowców, i zagranicznych, to ta odmiana wyróżnia się na tle właśnie aromatem, zawartością, interesują się nią zakłady przetwórcze, chcą mieć monokoncentrat, monosok, konkretnie z tej odmiany, bo tu są niepowtarzalne walory, których nie idzie w żaden sposób podebrać z innych odmian. Tak, i musimy sobie na koniec życzyć, żeby było to jabłko znane jak Fryderyk Chopin. Życzymy sobie tego. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję.